Walka wieczoru, walka pokazowa, która nie ma wpływu na to, co będzie działo się w tym turnieju, ale walka bardzo ważna zarówno dla Łukasza Jurkowskiego, jak i dla Martina Zawady. Ja powiem, może paradoksalnie, Juras nie jest dla mnie faworytem tego pojedynku. Tym faworytem jest to rok młodszy od niego, Martin Zawada, który występuje w czerwonych spodenkach. I przede wszystkim na potężne ciosy Zawady będzie musiał uważać Jurkowski, choć w tej chwili to on zaatakował. Fantastyczna akcja Jurasa. Znakomita akcja. Niemiec przeczekał za podwójną gardą, ale to nie był dobry moment, bo może się Juras wystrzelać. Zbyt obszerny ten prawy zamachowy Jurasa. Teraz sklinczowali się i wpadli na siebie. Zobaczymy, czy te seria ciosów, które zadał Juras na gardę, go specjalnie nie osłabią. Widać, że obydwaj zawodnicy będą starali się chyba walczyć w stójce. Tak, to obaj raczej wolą akurat tę płaszczyznę. Będą tutaj w użyciu kolana. Ten, któremu mniej będzie powodziło się w stójce, zapewne pierwszy przeniesie do walkę do parteru. A teraz potężny ten podpróbkowy zachwiał się. Łukasz i teraz musi przetrwać, bo to jest zły czas dla niego skleić się do rywala. Próbować zrobić to w ten sposób, aby jak najdłużej Robert Kostecki nie przerywał tej walki. Tu Łukasz się wykazał doświadczeniem. Po tym mocnym ciosie od razu sklinczował Niemca. I teraz będzie dotąd trzymał, dopóki sędzia chyba nie przerwie tego momentu, aby chwilę odpocząć po tym mocnym ciosie. I to jest najważniejsza sytuacja, żeby dojść do siebie, Sędzia nie przerywa walki, bo coś próbuje zrobić jeden i drugi zawodnik. Teraz bardzo dobrze obrócił się Zawada, wyciągając akcję z lin i tutaj będą próbowali atakować kolanami. Znów ale Niemiec mocny, bardzo mocno bije na korpus Jurkowskiego. Jest zawodnikiem silniejszym, ma obalenie i ląduje w półgardzie Polaka, ale teraz dobrze jak na razie. Gdyby udało się przełożyć nogę wyżej, to wówczas byłoby dla Łukasza zdecydowanie lepiej. Atak mamy, pozycję północ-południe. Tu dobrze, że nie ma tych kolan w parterze, że nie może Zawada atakować głowy Łukasza. Bo byłaby niekorzystna pozycja, ale teraz Łukasz zdecydowanie w gorszej pozycji w tym parterze. Niemiec rzeczywiście wykazuje się dużą siłą i siłą ciosów, i siłą w parterze. Jego przydomek King Kong nie jest przypadkowy w tym momencie. Kolejny znakomity cios spada na głowę Łukasza. I tak tutaj jak miałeś rację, Andrzej, że wcale nie jest Łukasz w tym pojedynku faworytą na razie. Ta walka nie układa się po jego myśli. Niemiec zadaje mocne ciosy. Kontroluje na razie przebieg walki. Teraz będzie starał się chwycić nogi Polaka, obejść je, przejście do bocznej. Nie, jednak znajduje się w gardzie. Teraz była przez chwilę szansa na duszenie trójkątne nogami ze strony Łukasza Jurkowskiego. Nie udało się. Łukasz próbuje podebrać tam nogę swojego rywala. Ale to Zawada jest na górze. To on atakuje zdecydowanie częściej i ma te pozycje, które u sędziów punktowych muszą wywierać wrażenie. Będzie kopnięcie z pleców. Głowa podniesiona, Zawada sam chce, aby ta walka przeniosła się w stójce. Ach, czuję siłę swoich ciosów. Juras przyjął lewy sierp. Niedobrze, opuszcza ręce. Musi się skoncentrować. Kolejny prawy był groźny. Prawie doszedł celu. Niemiec mija obszernie, ale bardzo mocno. Wydaje się, że jedyną szansą dla Łukasza jest jakieś okrężne kopnięcie na głowę swojego rywala. Dlatego, że jeżeli chodzi o takie akcje czysto bokserskie, to tutaj Zawada jest zawodnikiem bijącym celniej i mocniej. Jest zawodnikiem przede wszystkim silniejszym i bardziej brutalnym niż Jurkowski. Zdecydowanie te ataki rękami zawodnika niemieckiego są zdecydowane mocne. Te ciosy w parterze również są mocne, mogą odnieść później skutek. Łukasz się dobrze broni. Tutaj zasłania się przed tymi ciosami, ale cały czas jest w niekorzystnej pozycji. To Niemiec dyktuje warunki. Być może naszemu zawodnikowi uda się przeprowadzić jakąś akcję, która rozstrzygnie tą walkę na swoją korzyść. Na razie chodzi o to, aby nie dawać trafiać się tymi ciosami z góry, choć myślę, że za chwilę Juras będzie zaczął odczuwać utratę sił spowodowaną przede wszystkim tymi ciosami. One mocno uwięziły w tej chwili lewą nogę Zawady między swoimi nogami. Ale te hammer fisty, czyli ciosy młotkowe bite z góry, dochodzą do głowy Jurasa. Teraz dobrze Łukasz się skręcił. Czyżby udało się podebrać rękę? Nie, nie podebrał ręki. W tej chwili tylko chroni głowę. Nie ma akcji kreatywnej w tej obronie. Jest w tej chwili obrona dosyć pasywna Łukasza Jurkowskiego. Niedobra pozycja dla Łukasza. Nie może przenieść inicjatywy w tej walce. Niemiec cały czas uzyskuje przewagę. Szuka dojścia do kończących akcji. Te ciosy są niebezpieczne. Teraz praktycznie Łukasz już nic nie robi. Czeka! Ale jest tylko 30 sekund do zakończenia tej rundy. Może się uda przetrzymać. Gdyby udało się przetrwać, może w narożniku Robert Joczy, Michał Garnys
nie potrafiliby sprawić, aby Łukasz odzyskał wiarę we własne umiejętności, odzyskał siły, dlatego że dominacja Martina Zawady jest w tej chwili absolutna, jest bezapelacyjna. Uderzenia w tył głowy, przez chwilę jednak teraz Łukasz próbował złapać za nogę rywala, ale to są ciągle tylko desperackie próby obrony. Koniec rundy, chyba tę pierwszą rundę uda się Łukaszowi przetrwać. Niemiec bije bardzo mocno. Na szczęście nie trafił w końcówce tych dwóch ciosów. Łukasz obrócił głowę, ale to nie jest walka. To nie jest walka Łukasza. On w tej walce nie decyduje. Niemiec uzyskał przewagę i przede wszystkim te mocne ciosy rękami. Co prawda zamachowe, niezbyt wyprowadzane technicznie, ale bardzo mocne. Jeden z tych ciosów praktycznie spowodował, że Łukasz przez kilkanaście sekund musiał klinczować, aby wrócić do walki i złapać tą właściwą koncentrację. Ale w rzeczywistości przewaga po stronie Niemca jest zdecydowana. On walczył przede wszystkim z lepszymi zawodnikami, walczył na lepszych galach niż Łukasz Jurkowski na gali Too Hot to Handle, Road to Japan. Wygrał przez dźwignię łokciową z Michaelem Knapem. W kolejnej walce jego rywalem był Jordan Radew, znany z konfrontacji sztuk walki. Bułgar okazał się lepszy, ale wydaje mi się, że Martin Zawada to zawodnik, który do tej pory walczył z lepszymi zawodnikami. To zawodnik, który ma troszeczkę większe doświadczenie ringowe od Jurasa, jeżeli chodzi o poważne walki. Powtarzam, a przede wszystkim jest zawodnikiem zdecydowanie silniejszym fizycznie. Te jego ciosy są zdecydowanie mocniejsze. Ale przyznam się jeszcze raz, upatruję szansę dla Łukasza tylko i wyłącznie w okrężnym kopnięciu. Jeżeli udałoby się takie wykonać, to kto wie, co by się stało. Teraz dobre obalenie. Brawa dla Jurasa. Jest szansa na... Nie, kolano na głowę. Znakomite kopnięcie kolanem. Teraz okrężne. Juras wrócił do walki, nie może przyjmować walki rękami. Nie może przyjmować walki rękami, jeżeli kopie ma przewagę. Więcej kopnięć zdecydowanie. Próba dojścia do akcji kolanem, do ściągnięcia głowy rywala. Teraz zastawienie nogi ze strony Zawady. Będzie zastawienie i będzie obalenie Jurasa. Tak jest, ale Zawada nie chce, jak Filipowicz cofa się. Pozwala spokojnie Łukaszowi, aby wstał. To jest szansa mimo wszystko dla Łukasza. Może jakieś kopnięcie, ale to dużo siły kosztuje takie okrężne kopnięcia i wysokie. A walka przecież będzie trwała jeszcze sporo. Niepotrzebnie na podwójną gardę. Teraz ten roundhouse na dół doszedł celu. Nie może skracać, nie może! Przyjął podbródkowy znowu. Sam się położył nasz zawodnik. Ciągnął do gardy Martina Zawadę. Tylko czy będzie w tej gardzie zawodnikiem kreatywnym? Czy będzie umiał się skręcać? Czy będzie umiał podebrać rękę rywala? Czy będzie tylko bronił się przed akcjami Martina? Martin nie chce walczyć w ten sposób. Wie, że tutaj w stójce, przy którymś z tych swoich bardzo obszernych sierpów może uzyskać zdecydowanie większą przewagę. Była próba obrotówki na wątrobę, nawet trafił, ale zbyt krótkiego dystansu. Tak, ale teraz Łukasz się musiał położyć. Te kopnięcie z wyskoku to jest strasznie duża utrata siły. I on wiedział, że musi na chwilę odpocząć. Proszę zobaczyć, patrzy na sekundanta, co ma zrobić, co się dzieje. Niemiec... Obawiam się przede wszystkim o kondycję Łukasza. To nie jest zawodnik, który zwykle walczył w pełnym dystansie. To jest zawodnik, który z upływem czasu traci jednak siły i tak może zdarzyć się również w tej walce. W tym momencie Łukasz niepotrzebnie przyjmuje tą walkę rękami. Niemiec zdecydowanie znowu trafił lewym sierpowym. Niepotrzebnie Łukasz pokazuje, że... Ale teraz! Ale był moment. Niedobrze. Niemiec cały czas dąży do zwycięstwa. Widać, że Jurkowski szykuje się do jakiegoś kopnięcia. Teraz low kick. Ten low kick wyblokowany jednak przez Niemca. Ma pozycję, w której będzie mógł przełożyć rękę pod właśnie szyją Polaka. Nie, zrezygnował z tej. Teraz będzie próbował zajść za plecy Jurkowskiego. Jurkowski nie jest w stanie wyciągnąć nawet ręki. Trzyma tylko nogę. Będą spadały te ciosy z każdej płaszczyzny. Z przodu, z tyłu, w ucho. I jeżeli będzie walczył w ten sposób Jurkowski, wiedzieć, że będzie tych ciosów w stanie przyjąć bardzo wiele. No niestety Polak znowu oddał inicjatywę, chociaż miał moment przy tych kopnięciach, że zyskał chwilę przewagi. A teraz widzą Państwo, z jaką łatwością obszedł nogi Polaka Martin Zawada. Jest próba przez chwilę takiego podejścia do kimury, ale nie, on wie, że będzie rozbijał głowę Polaka tymi sierpami, tymi hammerfistami. 2 minuty, 120 sekund do zakończenia tej rundy. Jeżeli walka nie będzie rozstrzygnięta na punkty, będzie 3-minutowa dogrywka, ale na razie chyba Jacek na tę dogrywkę się nie zanosi. Na razie Niemiec jest w tej walce lepszy, ma inicjatywę i generalnie nie wygląda na to, żeby to się inaczej zrobiło. Być może jakaś szansa się przed naszym zawodnikiem
otworzy, to jest pasywna obrona. On stara się przeczekać w tym zwarciu, w tym parterze. Nie zadaje żadnych ciosów. Martin Zawada częściej zajmuje pozycje dominujące, a takimi pozycjami są pozycje z góry. Zadaje więcej ciosów i są to ciosy silniejsze niż to, co robi Polak. Jeżeli chodzi o takie ogólne wrażenie walki, to nie jest najistotniejsze. To już jest zaledwie 70 sekund do zakończenia tego pojedynku. Trafił Polaka. Polak upadł po tym ciosie. Wie, że może odpocząć. Czy Niemiec to wykorzysta? To jest kolejny cios, który przyjął Juras. To jest dla niego ciężka walka. Te ciosy się muszą odbić na jego wytrzymałości. Nic Polak już teraz nie robi. Tylko się broni. Stara się dotrwać do końca walki. Czy Niemiec pozwoli mu jeszcze wstać? No niestety kolejny bardzo mocny cios. Bardzo źle taktycznie przede wszystkim widzieli państwo. Łukasz Jurkowski w pewnym momencie rękę podłożył pod głowę. Tak jakby chciał podciągnąć głowę. Jakby mięśnie odmawiały posłuszeństwa i Zawada to natychmiast wykorzystał i bije z góry. A teraz Juras się są to akcje absolutnie bardzo proste, ale są to akcje niezwykle skuteczne. Oczywiście, że jest zamroczony, bo przyjął tych ciosów bardzo, bardzo wiele. 25 sekund do zakończenia tej walki, bo nie sądzę, aby tutaj była trzecia runda. Jeżeli na punkty, to Zawada wygra na pewno. Jeżeli ta walka, może jakaś akcja się uda Polakowi. Jeszcze raz powtarzamy, to musiałoby być kopnięcie. Co prawda wysokie kopnięcie, ale to jest dużo siły. Niemca się nie zaskoczy takim kopnięciem, jest zbyt doświadczonym zawodnikiem. Polak po tym kopnięciu się położył, bo tam wie, że może nie otrzymać już tych mocnych ciosów. No i niestety koniec walki. Zobaczymy, jaki będzie werdykt sędziów. Oczywiście werdykt sędziów może być różny, natomiast jest ogólnie rzecz biorąc obraz tej walki, jaki widzieliśmy, i tego obrazu nie da się absolutnie oszukać. Martin Zawada był zawodnikiem lepszym i w pierwszej, i w drugiej rundzie. A w Expert Fight dzisiejszego wieczoru jednogłośnie wygrał Martin King Kong Zawada! Tu wątpliwości oczywiście nie mogło być żadnych. Tutaj Niemiec zdecydowanie dominował.